Siemanko, siemanko, z tej strony Tinieka, to jest majowy Nerd Vlog. Tak, dzisiaj jest 25, a on do mnie dopiero dzisiaj dotarł. Czyli szedł 10 dni, czyli dzisiaj wysłali Arcade Bloka. Prawdopodobnie, aczkolwiek już przestaję w to wierzyć, że chyba zaczęli do Polski wysyłać z dużym opóźnieniem. Nie mam pojęcia. Dobrze, obejrzyjmy co dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy Funky Popa. I dostaliśmy, panie i panowie, Piccolo. To jest z Dragon Balla figurka. Będę tutaj roztwierał. Tak oto wygląda pan Piccolo. Mogliśmy jeszcze dostać taki oto zestaw. Goku, Vegeta. Vegeta to ta od zupy, nie? No chyba tak. Więc wygląda tak, jest zielony, ma coś na łbie. Nie oglądałem Dragon Balla, jakoś minęło mnie to, już byłem za stary, żeby oglądać, jak wszyscy to oglądali, ale Funko Popy zawsze mile widziane. Tylko zero dupcyny mi pudełecko. Trudno. Następną rzeczą będzie koszulka. Zaraz ją, dostaję tutaj kupę mailów. Na koszulce mamy jakiegoś Transformersa, czy coś? Nie mam pojęcia, co to jest za typ. Mobile Suit. Jeszcze jakiś po chińskiemu jakoś. Nie wiem, nie wiem z czego to jest. Ale ogólnie to wygląda mi tutaj chyba na jakieś anime. Co to jest? Panie i panowie, otrzymaliśmy bandanę. Bandanę z ryjami z jakiejś animki. Cowboy Bebop. Coś to kojarzę, aczkolwiek bardziej z ryjów tych postaci niż wygląda, mordy wyglądają jak czarodziejki z Księżyca. Ale to wiecie, wiecie jak to jest. Nie wiem co ja sobie mam z tym zrobić. Takie śliskie w dotyku, że tak powiem. Szmata jak szmata. Do nosa się raczej nie nada. Co tam mamy? To jest takie ło. Można sobie rękaw zrobić. Bo używać jako piżamy. Tylko trzeba mieć 25 cm w pasie. Wtedy jest miniówka. No dobra. Trzymaj tutaj to na głowie. Co mamy dalej? Dostaliśmy przypinki z... Okej. Made in USA. Ludzie, nie Made in China. Szok. Są tu jakieś, nie wiem, Pokemono cosie. No niestety to nie są moje klimaty, ale o, te robale kojarzę skądś, tylko nie będą skąd. Fajne są. Jakieś krzaczostwory. Nie do końca mój temat. Co my tu dalej dostaliśmy? Dostaliśmy chyba, no chyba tak, pełnoprawnego animkę. Jak najbardziej tak. Te anime są dziwne, te książki, ponieważ one są, trzeba je czytać od dupy strony. Stage 1 i jedziemy. Jakieś takie niepokolorowane. Dark, coś tam. Nawet nie ma ceny. No ale może sobie przeczytam, jak się nauczę języka. Co my tu mamy jeszcze? Mamy tutaj jeszcze worek. To jest taki sam worek, tylko jak były chyba w tym, wtedy z Walking Dead'a. Tylko, o Jezu! Trochę muszę oddalę, wam pokażę z dali. Tak oto on wygląda. Cudny, nie wiem, nie mam pojęcia co to jest. Ogólnie dzisiejszy nerdblock jest totalnie nie w moich klimatach. Nie interesuje mnie anime i to chyba wszystko. Nie interesują mnie anime, ani nic. My guilty nerd pleasure is dupa. Dzisiaj napiszę, bo mnie nic tutaj nie zajarało, oprócz Funko. No, jeszcze jako tako kojarzę tam Dragon Balla, ale nic innego nie kojarzę. No i zaraz. Gundam t-shirt, bla bla bla. Jakiś Gundam. Nie wiem co to jest Gundam. Szczerze mówiąc, nic specjalnego tutaj nie ma. Co
co oni mi pokażą pisać w ogóle. Aha, dobra. Można było dostać jedną z trzech takich tych muet. To nawet się nie dało dostać. Nie dało się dostać Goku ani Wegety. Szajs. Ale chyba dostałem najfajniejszego. Funkopa. No dobra. Jestem szczerze miło rozczarowany tym razem, w tym miesiącu. Podobało mi się nic. I no i tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.